zjedzcie wszyscy. Mam słodycze na każdy gust. Mówisz do mnie? Uwielbiam słodycze. Tak, do ciebie. Wow, nigdy w życiu nie widziałam tylu smakołyków. Ten jest specjalny. Tylko dla wybranych. Chcesz spróbować? Mniam, mniam. Co knuje Kane? Więc na co czekać? Na kogo my czekamy? Dalej, dalej, weź go. Wygląda apetycznie. Nie mogę się oprzeć. Dobra, spróbuję. Pycha! Mam cię! O nie! Musimy szybko ratować dziewczynkę! Nie wolno brać słodyczy od nieznajomych! Naiwne dzieciaki! Zawsze się na to nabierają! Mam nadzieję, że nikt mnie nie widział! Ukryję to daleko stąd! Wow! Gdzie ja jestem? To niesamowite! Cześć! Wow! Jesteś Candy Princess? Tak, jestem nową postacią z magicznego cyfrowego cyrku. Prawie zapomniałam, mam coś dla ciebie. Spójrz. Umiesz czytać? A, D, chcesz mnie adoptować? Tak, zgadzam się. Stój, stój. Nie spiesz się ze słodyczami. Najpierw pokażę ci twój nowy pokój. Wow, będę miała własny pokój. Chcesz go zobaczyć? Jasne, że chcę. Chodźmy szybko. Spodoba ci się. Wowza. Będziesz tutaj mieszkać. Wow, to takie fajne. Tyle różu, miękkie łóżko. Od zawsze o tym marzyłam. Dzięki, mamo. Prawie zapomniałam. To twój słodki strój. Urocze. Teraz jestem prawdziwą księżniczką. Mamo, mogę cię przytulić? Wstrzymaj się z uściskami. To nie wszystko. Jesteś teraz oficjalnie małą Candy Princess. Marzenia się spełniają. Mamo, a kiedy zjem słodycze? Niedługo. Czystość i porządek przede wszystkim. Szpieg pomni jest na miejscu. Kiedy odejdzie, będę mogła zabrać tajemnicze słodycze. Nic nie widzieliście. Kamuflaż aktywowany. Przegapiłem drobinkę kurzu. Czas zamknąć sklep. Nie zarobiłem ani centa, ale złapałem bandę dzieciaków. Właśnie tego potrzebowałem. Czuję się jak prawdziwy złoczyńca. Do zobaczenia później, mój sklepiku. Pan Czyścioch myśli, że jest taki sprytny. Aby dowiedzieć się, gdzie Kane ukrył tajemnicze cukierki, muszę myśleć jak Kane. Dalej pomni. Nie idzie. W porządku. W takim razie zajrzę za ladę. Słyszę kroki. Nie, fałszywy alarm. Ups, nadchodzi. Gdzie ja położyłem klucze do sklepu? Przestań się chować. Wyjdź. Haha, są za ladą. Nie uciekniesz mi. Gdzieś tu muszą być. Było blisko. Ach, tu są klucze. Pomogę biedakowi. Tu jesteś. Powiedziałem, że nie możesz uciec. Blisko było. Chwila. Była tu przez cały ten czas? Chyba muszę go polizać. Potem dostanę się do cukierkowego królestwa i uratuję dziewczynkę. Udało się! Nieźle, chyba jestem we właściwym miejscu. Z tym lizakiem szybko znajdziemy zaginioną. Ktoś idzie, chować się! Mamusia przyniesie smakołyki. Chyba nie ma nikogo. Mam dość tej sukienki. Tyle różu, fuj! Nie mogę tego znieść. Abrakadabra! Nie mogę w to uwierzyć. Candy Princess jest tak naprawdę czarownicą. Ach, tak jest o wiele lepiej. Przydałoby mi się coś smacznego do rzucia. Żadnych słodyczy. Uważam, że małe dzieci są całkiem smaczne. Upiec ją w całości, czy zrobić gulasz? Teraz mam dylemat. Wszystko tylko nie to. Musimy pilnie uratować tę dziewczynkę. Ups, kto tam? Wyjdź grzecznie. Czuję świeże mięso w pokoju. Mój nos nigdy nie zawodzi. Mam cię! Oto dowód. Było tu dziecko. Ofiara przyszła do drapieżnika. Gdzie jesteś? Ups, ale ze mnie nie zdara. Upuściłam lizaka. Hej, wszystko słyszę. A może mi się wydaje? Nerwy mi puszczają. Mała Amber musi trochę przytyć. Zobaczmy. Wezmę coś obfitego, wysokokalorycznego.
Ciasto czekoladowe. Rośnij, kochanie, skosztuj wszystkich smakołyków. Nadchodzi mama! Kłopoty! Ta jędza schrupie dziecko! Chcę ciasto czekoladowe! Wow! Juhu! Czas na jedzenie! Marzenia się spełniają. Kochanie, a może po prostu zjesz całe ciasto? To wszystko dla mnie? Nie mogę w to uwierzyć. A to dopiero początek. Następna porcja będzie dwa razy większa. Jesteś najlepszą mamą na świecie. Jedz, jedz, nie ociągaj się. Dobra robota. O nie, w tym tempie przytyję 100 kg w tydzień. Potrzebuję planu. Mamy to. To ciasto było najpyszniejsze ze wszystkich. Mogę prosić o jeszcze jeden kawałek? Mądra dziewczynka. Za chwilę przyniosę więcej. Ale młoda damo, spójrz na siebie, jesteś cała w czekoladzie. I co z tego? Zrobił się mały bałagan. Tak być nie może. Mały brudasie. Czas się umyć. Dobra, zgadzam się. Prawdziwa księżniczka musi być czysta i schludna. Widzisz tę kaczkę? Idź po nią. Czas na zabawę w wodzie. Kwa, kwa! Na kogo czekamy? Chodźmy się umyć. Może innym razem. Co? Powiedziałam do mycia. Dobrze, teraz się umyję. Mądra dziewczynka. Tu jest myjka. Do roboty. Jestem uczulona na wodę. No cóż, czego się nie robi dla mamusi? Mamo, teraz jestem czysta jak łza. Spójrz. Super, kochanie. Czas iść spać. Im szybciej zaśniesz, tym szybciej będzie jutro. Spać? Nie mogę po prostu iść do domu. Gdzie ty się wybierasz? Do łóżka. Okej. Stój. Najpierw umyjmy zęby. Innym razem. Nie. Teraz. Zrobi się. I nie zapomnij się przebrać. Dobra. Bez podglądania. Koszmar. Zła wiedźma chce pożreć dziecko, kiedy zaśnie. O nie, kochanie. Nie uda ci się. Mam pomysł. Kiedy wiedźma odejdzie, obudzę dziecko. Prawie mnie złapała. Proszę, teraz jesteś gotowa do spania. Nie mogę zasnąć bez bajki na dobranoc. Usłyszysz swoją bajkę. Dawno, dawno temu w odległym królestwie żył zielony olbrzym o imieniu Shrek. Chcę do domu. Amber, obudź się! Kim jesteś? Pomogę ci się stąd wydostać. Jej! Fiona siedziała w wieży. Był tam też smok. Chodź ze mną! Wiedźma! Było blisko. Jej! Udało nam się uciec! Jej! Nie do końca. Bez tajemniczego lizaka się stąd nie wydostaniemy. Co robimy? Jak ją pokonamy? Stwórzmy drużynę, jak Avengers. Co ty na to? Wchodzę w to. Przybij piątkę. Razem jesteśmy silne. Nic nas nie powstrzyma. Pokonamy złoczyńcę w mgnieniu oka. Jeszcze chwila i wszystko będzie gotowe. Przepraszamy, historia księżniczki się kończy. Kamuflaż nie zaszkodzi. Patrz, jestem kotkiem. Zobacz tę armatę. Bang, bang! Wróg zostanie pokonany. A co powiesz na to? Mniam. A tak przy okazji mam plan. Zobacz to. Będziemy potrzebować przynęty. Myślę, że ciasto wystarczy. Kiedy księżniczka wpadnie w pułapkę, zaatakujemy ją ze wszystkich stron. A to przynęta. Wygląda pysznie. Bierzmy się do roboty. Przykryj ciasto pudełkiem. Podeprzyj je kijem. Gotowe. Teraz lina. Powinna być napięta jak struna. Niech sprawdzę. Ładnie i schludnie. Super! Przywiążemy młotek do drugiego końca. Mamy to! Załaduj armatę ognistymi pociskami. Ustaw światła. Idealnie! Hej, przyjaciele! Napiszcie w komentarzach, kto jest fajniejszy. Pomni czy cukierkowa księżniczka? Gotowa? Tak! Hej, Candy Princess! Jesteśmy!
kto to? Chwileczkę. Gdzie się podział mój obiad? Nie mogę w to uwierzyć. Uciekła? Nie możesz tak po prostu ode mnie odejść. Dziewczyna ma wspólnika. I są gdzieś blisko. Ciasto. Pułapka z pudełka. Poważnie? Myślicie, że się na to nabiorę? Dobra. Jestem zbyt silna, inteligentna i czarująca. Uwielbiam słodycze. Jaki dziwny smak. Kwaśny, słony. Od kiedy w ciastach są ogórki kiszone? Ohyda. Mam cię. Tak! To było słabe. Och, tak słabe. Ogórek, zapłacisz za to. A to co? Odliczanie do uderzenia. 3, 2, 1. Au, au! Auć! Szybko, to droga ucieczki. Dobra, chwila. Pomni? Co ty tu robisz? Cześć! Słodki czy kwaśny? Jest ostre! Wody! Dajcie wody! Szybko, pomocy! Proszę bardzo. Po co mi lampa? Przecież płonę! A oto sekretny lizak. Zabieraj to! Zaraz się roztopię! Tak powinno być? Nie mam pojęcia. Schowaj się! Wow! Witam! Wielkie dzięki! Uwolniłyście mnie od zaklęcia złej czarownicy. Właściwie to jestem miła. Dajcie się przytulić. Mocno. Moja szyja. Ups, przepraszam. Czas wracać do domu. Żegnajcie, dziewczyny, było fajnie. Będę za nią tęsknić. W końcu, szukałem wszędzie. Nie płacz. Kochanie, mamusia tu jest. Wymyśl coś szybko. Śpi, kochanie, śpi. Hej, dzieciaku! Chcesz lizaczka? Ona nie chce twoich lizaków. Zrozumiano? Już dobrze. Ułóżmy cię wygodnie. Śpi spokojnie. Ach, śpi, kochanie. Jeśli gwiazdkę z nieba chcesz, dostaniesz. W końcu zasnął. Przyniosłam herbatę. Ostrożnie! Jest gorąca. Cicho! Pobudzisz dziecko. Musisz uważać. Idź do swojego pokoju. Dobra. Idę. Cóż, obudził się. Jak zwykle. Odkąd urodził się mój brat, w ogóle ich nie obchodzę. Przestali częstować mnie słodyczami i tylko na mnie krzyczą. Może już mnie nie potrzebują? Czas opuścić dom. Myślę, że byliśmy zbyt surowi. Chodźmy pocieszyć naszą córeczkę. Alinko, twoja mama i ja chcemy ci coś powiedzieć. Nikt mnie nie kocha. Widzisz, małe dzieci wymagają dużo uwagi. Ale to nie znaczy, że cię nie kochamy. Czas zmienić pieluchę. A co ze mną? Znowu mnie zostawili. Mama już tu jest. Tylko spójrz na te małe rączki. Brat skupia na sobie całą ich uwagę. Mamusiu, tatusiu, zobaczcie to! Spójrzcie na moje magiczne sztuczki. Mamo, robię to dobrze? No, oczywiście, mają ważniejsze rzeczy do roboty. Wiem. A, kradną! Tatusiu, ratuj mnie! Nie, Alina, oni cię nie słyszą. Poważnie? A co jeśli włamywacz naprawdę włamałby się do naszego domu? Mam dość. Czas się pakować. Wezmę tylko to, co niezbędne. Wow, jaka duża walizka. Proszę, potrzebuję tego i tego. To też się przyda. Mam wszystko, czego mi trzeba, by przetrwać w dziczy. Mam nadzieję, że nie będę musiała walczyć o jedzenie z gołębiami. Odpocznę chwilę i ruszam w drogę. Ach tak, prawie zapomniałam. Muszę jak najszybciej znaleźć nowych rodziców. No, jestem spakowana. Mój mały słodziaku. Jaki ojciec, taki syn. Mamo. Tato, odchodzę. Dobra, nie próbujcie mnie szukać. Uśmiecha się. Mam zostać? Chociaż nikt mnie tu nie potrzebuje. Spójrz na mamusię. To idealne miejsce na znalezienie nowych rodziców. Chodźcie, nie krępujcie się. Chcesz być moją mamą? Nie? Może potrzebujesz dziecka? Za darmo? Nie, dzięki.
chodźmy na kawę. Mogę iść z wami? Nie, w porządku. Ho, ho, ho! Dlaczego jesteś taka smutna? Kto cię skrzywdził? He? A może to tajemnica? Przerażasz mnie. Chcesz zobaczyć sztuczkę? Spójrz, tu jest moneta. Abrakadabra! Dalej, pospiesz się. Wow, jesteś magikiem. A to nie wszystko. Chcesz, żebym został twoim nowym tatą? Jasne, że chcę. Cudownie, chodź ze mną. Gdzie on poszedł? Znowu muszę szukać rodziny. Ach, wybacz, zapomniałem o tobie. A teraz chodźmy. Gotowa? Tak, tato! Nie krzycz, dobrze? Uspokoił się. Wow, niezły rzut. Mam to! Co to jest? Może Jax mi powie. Wiesz, czyje to jest? Nie, nie mam pojęcia. Alina musiała to zgubić. Alina! Dziwne. Może śpi? Sprawdźmy. Alina! Nie ma jej tu. Nasza córka! Odeszła! Nie martw się tak bardzo. Znajdziemy ją. Może poszła się spotkać ze swoją przyjaciółką. Albo znowu bawi się w chowanego z gosposią. Poczekamy 5 sekund i ruszamy na poszukiwania. Idziemy teraz! Czekaj, ktoś musi się zająć małym Antkiem. W takim razie zostanę. Głowa do góry, synku. Tata niedługo wróci. Pomnij, dasz radę. Pa! Powodzenia! Koło domu jest mnóstwo krokodyli. Będę się martwić. O, znowu się obudził. Antek, mama przyszła. Jesteś głodny? Czas zmienić pieluszkę? Ukołyszmy go. Przydały się te lifehacki z filmików. Nadal nie śpisz? Dobra, przejdźmy do rzeczy. Śmieszne miny nigdy mnie nie zawiodły. To jest słoń? A to jest miś! Spójrz, twoje ulubione zabawki! Crybaby i Laughing Pal! O, dobra. Koniec występu. Lepiej zaśpiewam. Chodź do mnie. Zamknij oczy. Ach, śpi, kochanie. Jeśli gwiazdkę z nieba chcesz, dostaniesz. Ach, śpi, kochanie. Jeśli gwiazdkę z nieba chcesz, dostaniesz. Ach, śpi, kochanie. Jeśli gwiazdkę z nieba chcesz, dostaniesz. Czego pragniesz, daj mi znać. Ja ci wszystko mogę dać. W końcu zasnął. Połóżmy cię do łóżka. Zaczynamy. Małe dzieci są urocze. Alina! Alina! Nie, jest dobrze. Nie ma jej tutaj. Hej, kochani! Widzieliście, gdzie jest moja córka? Piszcie w komentarzach. Znalazłem coś. To rękawiczka Aliny. Ona musi gdzieś tu być. Magiczny cyfrowy cyrk? Dziwne miejsce. Muszę to sprawdzić. Auć! Wow, co to było? Spróbuję jeszcze raz. Au, moja głowa! Nie ma jej tu. Przeszedłem przez lodową pustynię. Potem zwykłą pustynię. Spadłem z klifu, uciekałem przed wilkami, ale nie mogłem znaleźć mojej córki. Co ze mnie za ojciec? Twój nowy dom! Piękny! Pozwól, że nauczę cię czarów. Wow! Będziemy potrzebować kapelusza do pierwszego triku. W środku nic nie ma. Tak, jest pustka. Abrakadabra! Uwaga! Niebezpieczna sztuczka. To może być wszystko. Okropne. Tada! Wow! Moja kolej. Śmiało! Tam coś jest. Próbuję uciec. No cóż. Futrzany wąż. Widziałeś go? Przezabawny. Warto spróbować. Coś ciężkiego, zimnego, to czyste złoto. A komu potrzebne jest złoto? Wyrzuć to. Dobra, co jeszcze? Widziałam to w muzeum. Halo? Poproszę cheeseburgera i frytki. Czy to policja? Tym razem się uda. Paskudne i śliskie. Wygląda jak oko.
to jest oko! Dawaj to tutaj. Przepraszam, tato. No cóż, nie nadajesz się na magika. Prawie mnie oślepiłaś. Ach, o wiele lepiej. Oddaj mi kapelusz. Tatuś ci pokaże. Złapałem! Proszę, to dla ciebie. Posprzątaj tutaj, a ja mam ważniejsze rzeczy do roboty. Na co czekasz? Sprzątaj! Jaki wredny. Czas się stąd wynosić. Ostrożnie. A gdzie ty się wybierasz? Wracaj tu! Ja tylko... Żadnych wymówek. Teraz jesteś moją córką. Zrobisz wszystko, co ci każę. Widzisz to? Moje zęby potrzebują dobrego szczotkowania. Ohyda. Co ty powiedziałaś? Zaraz zwymiotuję. Odświeżę cię. Przegapiłaś jeden. Muszę się stąd wydostać. Wiem. Ach, śpi, kochanie. Muszę się zdrzemnąć. Czego pragniesz, daj mi znać. Ja ci wszystko mogę dać. Słodkich snów. Wow, w życiu nie słyszałam takiego chrapania. Biedni sąsiedzi. Widzę wyjście. Ostrożnie. Proszę, tylko nie skrzyp. Jestem wolna. Co? Jak to możliwe? Wszystko tutaj jest zaczarowane. Zaraz jego laska. Może się przydać. Nie jestem Harrym Potterem, ale wciąż potrafię wyczarować coś prostego. Mam to. Abrakadabra! Nie powinienem był jeść tych pikantnych tacosów. Ups, chyba powinnam odwrócić berło. Abrakadabra! Chyba się zepsuło. Chcecie zobaczyć trochę magii? No to dajcie nam 5000 lajków. Wow! Jesteście szybcy! Dzięki! Jesteście najlepsi! Abrakadabra! Uwielbiam pikle! Proszę, daj mi to! To moja córka! Widzieliście ją? Nie, chodźmy! Dlaczego jesteście tacy nerwowi? Widziałeś moją córkę? Tam jest! Tato! Alina! Gdzie byłaś? Cóż, wyszłam na spacer. Skakuj, zabiorę nas do domu w mgnieniu oka. Miła rodzina. Nie ma ich od 5 minut. Czas zadzwonić na 112. Nadchodzimy! Chodź tu, niech mama cię przytuli. Przepraszamy, że nie poświęciliśmy ci wystarczająco dużo uwagi. Masz pełne ręce roboty. Idź do brata. Ale z niego słodziak. Mogę go potrzymać? Śmiało. Tylko uważaj. Jest ciężki. Mamy wspaniałe dzieci. Przepraszam, że przeszkadzam. Kim jesteś? Patrzcie, dwumetrowy banan! A co cię tak śmieszy? Och, ty! O, wiele lepiej. Muszę was zmartwić, ale to dziecko to moja córka. W twoich snach! To prawda, zgodziła się. Panie, cofnijcie się. Czas dać nauczkę gburowi. Sam się o to prosiłeś. Walczmy! Na co czekasz? Atakuj! Wojownicy? Gotowi! Runda pierwsza. Mrugnęła do mnie. Mogę odmówić? Broń się! Uderzenie kijem! Ups, mój błąd. Nie patrz! Za ostro. Obudzili dziecko. Hej, możecie walczyć ciszej? Jasne, żaden problem. Uderzaj ostrożnie. Runda druga. Co to jest? Diabelski uścisk dłoni? Jesteś martwy, a ty jesteś silny. Wykończ go! Puść mnie! Poddaję się. Poleż sobie tam przez chwilę. Jesteś moim bohaterem. Tato! Jesteśmy z ciebie tacy dumni. To niesprawiedliwe. On ma ogromne łapy. Wybaczcie, muszę odebrać. Halo? Tak, tu Kane. Zrozumiałem, zaraz będę. Odezwę się później. To poważna sprawa. I oto jestem! Może ty wymyślisz, jak pogodzić dziewczyny? Nadszedł czas, abyście oboje rozpoczęli nową przygodę! O, nasze brzuchy! Gratulacje! Pasuje ci! Będziesz świetną mamą. Co ty zrobiłeś? Już się nie kłócą. Oszust! I my mamy sobie z tym radzić. USG! Diagnostyka rozwoju dziecka. Ty pierwsza.
Poddaję się, idź przodem. Rozstrzygnijmy to sprawiedliwie. Raz, dwa, trzy. Ty pierwszy. Ale ja nie chcę. Zasady, bracie. No dobra, idę. Poddaję się. Bez obaw, zakończmy to. Pa! Mój pierwszy dzień po stażu. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie gładko. Ha! Ups! Gdzie się podziały moje okulary? Nic nie widzę. Wskakuj na kozetkę. Co? Marchewka? Nie omawialiśmy tego na wykładach. Klasyczny Jack. Mówisz poważnie? Teraz już wiesz, co jadłem na obiad. Nie niszcz sprzętu, proszę. Ups! Joker. Jak to się robi? Pierwszy raz robię USG żywej istocie. O, łaskocze! Dlaczego się tak denerwuję? Niesforne ręce. Muszę cię zbadać. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Mam złe wieści, drogi panie. Nie żyje pan. Dobra, bez żartów. Rozumiem. Co tam w TV? To jest urocza dziewczynka. Jak jej mama. O, dziwne uczucia. Zajmę się tobą, kochanie. Dziękuję, pani doktor. Gratulacje. Piu! Będę tatusiem. To zabawne. Dzięki, pani doktor. Co za nieprzyjemny królik. No dobra, nie złość się. Jesteś najlepsza. Ciao! Rodzina Adamsów czeka na swoją kolej. No i? Dzieciak to mini ja. Stary, to jest straszne. No co, ty jest super. Widzisz swojego malucha na monitorze. Ups, gdzie jest ręka? Cu. Dziwne rzeczy. A, patrz. Twoja ręka żyje własnym życiem. Wątpię, żeby to był jakiś glitching. To jest to. Stój. Nie biegaj w kółko. Teraz rozumiem. Wyjdź. To jest rączka. Nie najlepszy czas na żarty. Fiu, pełen zestaw. Dość tego. Masz szlaban. Więc bądź dzielna. Poznasz swoje dziecko. Zaintrygowałaś mnie. Więc chodź. Biegnę, moja chmurko. Nagle zachciało mi się marchewki. Chodźmy coś przekąsić. Och, okulary znów zaparowały. O, gdzie jesteście? Dzień dobry, pani doktor. Muszę założyć soczewki. Kto przyszedł? Proszę. Więc jak sądzę na kozetkę. Dzień dobry, my razem. Świetnie, muszę tylko znaleźć okulary. A, tam są. Proszę przyszyć do nich gumkę. Proszę mi zaufać. No i? Widzi pani? Teraz tak. A! Ręka! Rączka wymknął się spod kontroli. Ile mam jeszcze czekać? To nie praca, tylko ciągły stres. Puść mnie! Jesteś szalona! Kończyna. Widziałeś? Nie gniewaj się. On jest nieszkodliwy. Chyba nie śmierdzi. Zrobimy USG i się dowiemy. A! Pająk! Daj spokój, to mój zwierzak. Puszku, idź do domu. Niedługo będziemy z tatą. Bardzo boję się tych stworów. Dziwne. Brak pulsu. Serce nie bije. Mówiłem ci, płać! Przegrałeś. Dzięki. Tatusiu! Ups, przepraszam, pani doktor. Kochanie, jestem tutaj. Zobaczmy. A! Znowu ta paskudna ręka! Pani doktor? Rączko! Trochę przegiałem. Lepiej zniknę. Pa! Nie da się go dzisiaj ujarzmić. Dobra, ja to zrobię. Patrz! To najbardziej zrzędliwe dziecko, jakie kiedykolwiek widziałem. Będę najlepszym tatą. Lepiej, żeby tak było. O... Koniec. Odchodzę z tej roboty. Zobaczmy. Niewielka zmiana. Wciąż jestem piękna. Fantastyczna w każdej postaci. O, Jack? Pomnij!
To dla ciebie. O, jesteś taki kochany. Bukiet? Cóż, możemy być jeden dzień bez żartów. Chwileczkę. Przepraszam. To jest prawdziwy prezent. Znajoma wstążka. Jack, oddaj mi moje ciało. Wynoś się. Ciekawe, co jest w środku. Mam nadzieję, że coś smacznego. Zdrowe brokuły. Witaminki dla córeczki. W sumie to nie jestem wielką fanką brokułów. Cóż, dla dobra dziecka. Spróbuję. Wygląda na to, że mini pomni się buntuje. Warzywa są zakazane. A, nie mam kontroli nad swoim ciałem. Nadużywanie jedzenia. Co się dzieje? Ktoś naprawdę chce coś słodkiego. A, nie mam mowy. To szkodzi zdrowiu. Nie chcę chipsów. Trzymaj mnie. Yes. Ona kontroluje moje ręce. Trzymaj mocniej. Chyba nie ma innego wyjścia. Będę musiał sam to wszystko zjeść. Jack mówi poważnie. Ile może zjeść? Wszystko dla dziecka. Dobra robota, tatusiu. Wow, cała butelka napoju gazowanego? Zostaw mi chociaż łyka. Skończone. To niesprawiedliwe. Czuję się słaba. Nasza córeczka jest taka smutna. Chwileczkę. Mógłbyś się odsunąć następnym razem? Przepraszam. Lepiej, żeby kola była dietetyczna. Muszę coś zjeść. Weź brokuły. I krem czekoladowy. Dobry pomysł. Zadziała? Tylko żuj szybko. Dobra, pozwolę ci polizać górną warstwę. Słodkie. Nie, źle to jesz. Nie lisz. Musisz gryźć. Jak króliki. Ostatnia kropla. Pycha. O nie, kapusta się nie nada. Moje brokuły. Co tak długo? Kanapeczkę z kawiorem? To bardzo korzystne dla naszej córeczki. Co to za zapach? Pani, myśli? Nie, odmowa. Nie, to nie jest dobre. Ale to jest rarytas. Przynieś coś jadalnego. No dobra, coś wymyślę. Możemy jeszcze raz spróbować kanapeczkę? Nie ma szans. To całkiem smaczne. Ktoś tu jest już zdesperowany. Próbowałam już wszystkiego. Nawet kawior to lipa. Wednesday coś knuje? Laleczka wudu jej ukochanego. To mini chmurka burzowa kontrolująca ręce mamy. Aby tatuś przygotował dokładnie to, czego ona chce. O, ja naprawdę nie chcę tego robić. Dlaczego moje ręce żyją własnym życiem? A gust małej panny jest taki sam, jak jej ponurej mamy. Wszystko, co najciemniejsze i najbardziej złowieszcze. Nareszcie! Umieram z głodu. Otwórz buzię, mamo. Apetyczne. Siema z rzędy. To wy? Klauni. Fuj, co to za dziwne żarcie. Jak tam, brachu? Ledwo. Rozumiem cię. Brzuch ci rośnie. Tadam! O, kłopoty przed nami. Czas dodać nowe kolory do waszej przygody. Wednesday? Jestem po mni! Ojej. Podoba mi się ta gra. Co? Puchate potwory! Dobra. Czy my jesteśmy teraz wampirami? Pa! Muszę lecieć! Nie rozumiem. Tylko spokojnie, kochanie. Mam pomysł. Usiądź. Jak miło z twojej strony. Weź to, żebyś się nie poplamiła. A teraz światło. Hop! Jesteś taki romantyczny. Więc którego człowieka chciałabyś spróbować? Dzisiaj wybieram tego. Twoje zamówienie zostało przyjęte. Zawsze trzeba czyścić kły przed posiłkiem. Poznaj ekskluzywną próbkę człowieka. Idealny wiek, lekki posmak strachu. Odpakujemy? Tak, tak!
Dawaj! Smakuje bardzo dobrze. Daj mu trochę odetchnąć. Niech krew nasyci się tlenem. Wystarczy. Umieram z głodu. O, jaki intensywny kolor. Spróbujmy. Nie, za kwaśny dla mnie. Przynieś kolejnego. W porządku. Zaraz wracam. Robię się naprawdę głodna. Dobra, doprawmy cię trochę. Tylko spokojnie. Wszystko ci wyjaśnię. Kto to jest? Świeży napój. Lepiej już pójdę. Stój, nie tędy. Smacznego, kochanie. Wybacz, stary. Teraz idź. O, jestem taka zmęczona. Wszystko mnie boli. Uff, mój biedny ogon. Potrzebuję masażu. Natychmiast. Kochanie, możesz? Oczywiście, już się robi. Zaczynamy. Lepiej? Tak, super. Nie przestawaj. Mogę pomasować tu i tam. A nawet tam. Podoba ci się? Och, to niesamowite uczucie. Robię się głodna. Możesz przynieść coś do jedzenia? Cóż, mogę zamówić na wynos. Daj mi sekundę. Zaraz wracam. Sushi czy pizza? Dobra, zamówię pizzę. Halo, mogę jedną pizzę, wybór syreny? Jasne, będzie gotówką. To kasa. Teraz czekamy. Wow, jak szybko. Zobaczmy. Uwielbiam pizzę. Skąd to się wzięło? O, coś bierze. To musi być gruba ryba. Robaki. W sam raz dla kubków smakowych ciężarnych. Może wyniesie nam śmieci? Zaraz, nie wyciągaj haczyka. Właśnie tak. Proszę bardzo. Dziękuję, panie rybaku. Znowu śmieci. Trzeci raz w tym tygodniu. Dostaję tylko resztki. Szkoda, że sam nie zjadłem przynęty. Nie. Twój posiłek. Nie mam na to ochoty. No dobra, zamówię sushi. Chwileczkę. Weź to, zaraz wracam. Dziękuję. Powinienem zamówić picie? Lepiej zapytam. O, ona już wszystko zjadła. Zostawiła mi kawałek. Wygląda smakowicie. To takie słodkie. Spróbujmy. Fuj, to ohydne. Ostrożnie, Tymon, nie chcesz jej obudzić. Dobrze, a teraz połóżmy cię do łóżka. Biedactwo, jesteś wyczerpana. Musisz się wyspać. Przykryjmy cię kocem, żeby było ciepło i przytulnie. Spójrzcie tylko na nią, jest urocza. Położę się obok niej. Mam nadzieję, że jej nie przeszkadzam. O, to takie niewygodne. To nic takiego, zniosę to. Au, au, moje oczy. Hej, mój brzuch. Ona po prostu nie może się wygodnie ułożyć. Hej. Cóż, nie jest dobrze, musimy coś wymyślić. Chyba żartujesz. Ach, ci rybacy. Przeginają. Weź to. Tak jest. Chyba tonę. Powiedzcie mi, że nie ma tu rekinów. Co to jest? O, mam pomysł. Uszczelnimy dziurę w ten sposób. Tak. A teraz ją nadmuchajmy. Kochanie, zobacz mój nowy wynalazek. A co ja mam z tym zrobić? Po prostu połóż się i włóż brzuch do dziury. Spróbujmy. O, tak jest o wiele lepiej. Ach, jak mało miejsca. Gdzie ja mam się teraz położyć? Spróbujmy tu. Wow! O, daj spokój. Patrz, przyniosłem poduszki. Będzie bardziej miękko. A teraz spróbuj się zrelaksować. O, mamy gościa. Nie, poduszki nie pomagają. Siostro, nie widziałam cię od wieków. Cześć! Wow, twój brzuch! Powiększył się! Mam coś dla ciebie. Obczaj to! Wow, to jest to, o czym myślę? Trumna z martwego drewna. Obita niewiarygodnie miękką wełną wilkołaka. O, to jest idealne! Wow, szkoda, że nie przyniosłaś tego wcześniej. Kiedy ona śpi, my pójdziemy na polowanie. Jestem za! Idziemy! Ale na skrzydłach nocy pojawia się plan B. Wednesday zostanie adoptowana przez wampirzą rodzinę. Dzień robi się interesujący. W końcu się najadłam. Czego chcesz, dziewczyno? Od tak dawna chciałam poznać prawdziwe wampiry. Ugryź mnie! Nie, jestem pełna.
Jak śmiesz dotykać moich warkoczy? Potrafią się bronić. Może polecimy do domu? Czas się stąd wynosić. Tryb nietoperza? Chodźmy. Nie pozbędą się Wednesday Addams. Chcesz dowiedzieć się, jak zostać wampirem? Wzmocnij swoje turbo włosy. I mała rada. Przygotuj się na to, że skończysz w złowieszczej norze. Powinniśmy robić więcej takich romantycznych kolacji. Ehem, zjedliście moich rodziców. O, ale wtopa. Zaadoptujecie mnie? Proszę. Może zostać? Biedactwo potrzebuje rodziny. Poznajmy się lepiej. Świetnie. Witamy w naszym klanie. Chodźmy zobaczyć twój pokój. Co myślisz o tym wampirzym łóżku, kochanie? Cała luksusowo wyłożona trumna? I tylko dla mnie? Niesamowite warunki, mamo. Jakie kochane dziecko. Przyczepię pokrywę. Tak będzie lepiej. Złych snów, Wednesday. Oh, nowy dzień oznacza nowe sztuczki. Zobaczmy, kto pierwszy da się torturować. Ale do tortur muszę wyglądać szykownie. Nie jestem wystarczająco blada. Gdzie byłeś? Dziś jest 13. Urodziny Wednesday. Nienawidzę urodzin. Postarzałam się o kolejny rok. Rączka przygotował prezent. Mam nadzieję, że to coś naprawdę przerażającego. Wow, fajna biżuteria! Świetnie nadaje się do odstraszania ludzi na ulicy. Dzięki, Rączko. Rozweseliłeś mnie. Ktoś korzysta z mojego prysznica? Asio, nie podglądaj. Nie można nawet w spokoju umyć kości. Dobrze, panie Czaszko. Zajmij się swoimi obowiązkami. Co? Niespodzianka. Życzymy ci samych nieszczęść. I żebyś żyła długo i nieszczęśliwie. Jej! Tak, ale fajnie.